rozdziały się na cztery tematy. Po pierwsze, szczyt NATO w Warszawie. Pan prezydent ponowił zaproszenie pana premiera do przyjazdu w Warszawie. Oczywiście pan premier Trudeau potwierdził swoją obecność na szczycie NATO w Warszawie, ale także potwierdził to, że na tym szczycie Kanada przedstawia stanowisko mówiące o konieczności wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Chodź do nas! Andrzej Duda, na pewno wszystko się uda. Andrzej Duda, na pewno wszystko się uda. Andrzej Duda, państwo się uda! Andrzej Duda!
się uda. Polonia loves you. Polonia loves you. To się uda! Andrzej Duda! To się uda! Święto to przypomina nam, że każda władza na tym świecie oraz wszelkie ustanowione w nim prawa mają swe źródło i powinny mieć zawsze w woli narodu. Polaków i Kanadyjczyków łączy nie tylko przywiązanie do zasady demokracji i parlamentaryzmu. Od XIX wieku kolejne pokolenia polskich emigrantów włożyły wielki wkład w rozwój Kanady. Pamięć o braterstwie naszych narodów towarzyszy mi już od pierwszych dni mojej prezydentury. W sierpniu ubiegłego roku złożyłem kwiaty na grobach bohaterskich lotników kanadyjskich, którzy polegli w 1944 roku w czasie II wojny światowej, niosąc pomoc powstańcom walczącej z niemieckimi okupantami Warszawy. Dziś, kiedy sytuacja międzynarodowa jest niepewna, coraz więcej krajów odczuwa zagrożenie swojego bezpieczeństwa. Musimy ze szczególną mocą przypominać, że fundamentem pokoju na świecie jest nienaruszalność prawa międzynarodowego, w tym zwłaszcza suwerenności wewnętrznej i integralności terytorialnej. Pozwólcie Państwo, że te życzenia skierują również do tak bliskiego nam narodu kanadyjskiego, do Państwa. Życzę Kanadzie wspaniałych obchodów jubileuszu 150-lecia. Niech Kanada umacnia swoją wolność, siłę duchową i materialną. Niech Kanada daje wzbogacenie ludzkości swoim wkładem, wzbogacenie na rzecz światowego pokoju i bezpieczeństwa. Polska chce rozwijać więzi przyjaźni z Kanadą. Dla dobra obu naszych narodów, dla dobra naszych krajów, kontynentów i całego globu. Dziękuję bardzo.
Florida's our new governor. Speakers, ambassadors, parliamentarians, distinguished members of the Polish delegation, Medem and Sylvia, and we see you at all. Dla Kanady relacje kanadyjsko-polskie są ogromnie ważne. Bardzo je cenimy i czekamy z niecierpliwością na najbliższe lata. Już czekamy nam więcej owocnych lat spędzonych we wspólnej współpracy. Za Polskę i Kanadę. Panie gubernatorze, szanowni państwo, chciałem wznieść toast za zdrowie pana gubernatora generalnego, jego małżonki. Chciałem wznieść toast za zdrowie wszystkich obywateli Kanady, a przecież pochodzą z tak różnych narodów, ale tutaj stanowią jedność. Chciałem wznieść toast za Kanadę, chciałem wznieść toast dla moich rodaków, za Polaków, wszędzie, gdzie mieszkają, także tu w Kanadzie. I chciałem wznieść toast za Polskę. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi. So excellent, thank you very much.